Nasz ostatni rozmówca mieszka w Rejzel przy ulicy Marialan. Jego dom znajduje się w odległości kilkunastu metrów od domu Josa van Limpta. Kilkanaście lat temu wszystko tu wyglądało zupełnie inaczej. Sport gołębiarski przeżywał swoje lata świetności i hodowcy ci często zachodzili się nawzajem, dyskutując cały czas o swoich gołębiach. Obecnie czas ten bezpowrotnie minął i najlepsi holenderscy hodowcy są już mocno po siedemdziesiątce. Za kilka lat będziemy tylko ich wspominać, patrząc na rodowody swoich najlepszych ptaków. W pięknym domu mieszka wraz ze swoją żoną Anną sławny hodowca Leo Dirks. Przez kilkadziesiąt lat pracy z gołębiami dochował się wspaniałych gołębi, które spisują się wyśmienicie na gołębnikach hodowców w całej Europie. Nazwisko jego nie jest w Polsce znane, bowiem nie zajmuje się handlem gołębiami i nie szuka żadnej reklamy. Jednakże holenderscy hodowcy dobrze znają Leo i wiedzą, że posiada wspaniałe ptaki. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez naszych gospodarzy i przy filiżance kawy wspominamy stare dobre czasy. W wizycie towarzyszą nam Grzegorz Nowicki i Theo Hawks, który jest najlepszym przyjacielem Leo, który jest też jego wujkiem. Leo Dirks jest niezwykle skromnym człowiekiem i nie jest przyzwyczajony do udzielania wywiadów. Po krótkiej rozmowie ośmielił się trochę i zgodził się opowiedzieć nam o swojej życiowej przygodzie z gołębiami. Nazywam się Leo Dirks i mieszkam w Rejzel przy ulicy Marialan. Gołębie pocztowe zacząłem hodować, jak miałem 14 lat. Obecnie mam już ponad 80 lat i posiadam olbrzymie doświadczenie z gołębiami. W ciągu tych wszystkich lat miałem bardzo dużo dobrych gołębi. Do najlepszych ras mogę zaliczyć ptaki od Jana Hermansa i Josa van Limpta de Klaka, który był moim przyjacielem. Osiągnąłem z nimi bardzo dobre wyniki lotowe i hodowlane. Przez te wszystkie lata gołębie dały mi wiele radości i odwdzięczyły się z nawiązką, zdobywając czołowe miejsca w lotach. Dzięki nim poznałem także wielu ludzi. Próg mojego domu często przekraczali hodowcy z różnych zakątków świata. Gołębie to moje życiowe hobby i bez nich moje życie nie miałoby sensu. Jesteśmy teraz przed moim gołębnikiem. Siedzą tu moje gołębie lotowe. Znajdują się tutaj również moje gołębie rozpłodowe, a ponadto siedzi tu pięć moich wdowców. Tutaj znajduje się 32 sztuki gołębi młodych, a za nimi tutaj siedzi para gołębi od Jako Portwielta. Lotuję 16 wdowcami i wszystkie one są karmione tym samym pokarmem. W połowie stycznia zaczynam rozpłód. Początkiem kwietnia młode ptaki wkładam do gołębnika młodych, tym razem z samiczkami. Siedzą tam tylko przez jeden tydzień. Obecnie znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym. Znajdują się tutaj najlepsze gołębie, jakie udało mi się kiedykolwiek wychować. Przy dobieraniu gołębi w pary zawsze zwracam uwagę na oczy. Są one dla mnie najważniejsze. Dobry gołąb rozpłodowy musi posiadać dobre oczy, inaczej to nic z tego nie będzie. Chcę jeszcze powiedzieć kilka słów o gołębiach lotowych. Moje gołębie wstawiane są do lotów konkursowych co tydzień. Te dwa gołębie na dole wygrały pierwsze miejsca. Ten niebieski samczyk jest od Josa van Limpta, a ten jest z gołębnika Tona van de Pruta. Jest to świetny ptak, który obecnie jest połączony z 591. To jest córka tej pary. Ten także jest od nich, a tamten to już czysty de Klak. W sezonie wychowuje przeważnie 2-3 rundy młodych. Na pierwszych lotach samice lecące metodą gniazdową posiadają jednego młódka w gnieździe. Zawsze jeden gołąb z pary pozostaje w domu, żeby karmić młode. W tym momencie siedzi tu dwa młode, ale w następnym lęgu znajduje się tu już jeden młody. Tu siedzą moje 32 młode. Większość z nich pochodzi z gołębia 591 i ptaka od Jaco Portwielta. Stosuję system zaciemniania. Zasuwam okna około godziny 18, a odsuwam o 9 rano.
Dzięki temu gołębie nie tracą lotek, co nie jest za dobre. Trenuję je codziennie o godzinie 7. Kiedy już zaczynają lądować na dach, to wołam je do środka gołębnika. Nie lubię, gdy gołębie za dużo przebywają na zewnątrz. Na początku sezonu nie chcą zbyt długo trenować, ale już po 2 miesiącach trenują bardzo dobrze i oblatują podczas jednego treningu całe nasze miasteczko. Gdy ze zdrowiem jest coś nie tak, to używam produktów medycznych z firmy Giantel. Gdy widzę, że gołębie dobrze trenują, to wiem, że nic im nie dolega i są w perfekcyjnym zdrowiu. Zdrowie to podstawa dobrych wyników, a ja zawsze staram się uzyskać dobre wyniki w lotach, więc muszę sprawić, aby ptaki były zawsze zdrowe. Moje młode ptaki trenują zawsze na dystansie 24 km. Podczas sezonu lotowego przeznaczam 10 gołębi młodych do lotu z Orleanu, który jest na dystansie 450 km. Moja żona zawsze pomaga mi w sprzątaniu gołębnika, chociaż nie przepada za kurzem, jaki się tam znajduje. W naszym domu związkowym znajduje się mały gołębnik dla dzieci szkolnych, ponieważ promujemy nasz sport gołębiarski w naszym mieście. Nasz klub Lucht Bode istnieje w Rejzel już 100 lat i w tym roku świętujemy tę okrągłą rocznicę. Mój gołąb siedzi tam w środku. Ponadto mój ptak siedzi też w Nevel, belgijskie mistrzostwo Verselé Laga. W tym roku mój ptak zajął 70. miejsce przeciwko 1200 gołębiom i został sprzedany na aukcji Verselé Laga. Z przodu okien znajdują się zasłony, bowiem samiczki wdowców mają ograniczoną widoczność na zewnątrz gołębnika. Wdowcy potrzebują wypocząć w spokoju. O godzinie 17 rozpoczynam trening i w tym czasie zasłony gołębnika są zasunięte. Po treningu pozwalam im wejść do środka, gdzie daję im jeść i pić. Potem znowu zasłaniam okna. Kiedy przylatują wdowce, samiczki zawsze na nich czekają. Po przylocie z lotu przez 1,5 godziny są razem i mogą się cieszyć sobą do woli. Po tym wszystkim otrzymują kąpiel i wracają do swojego gołębnika. Preferuję lotowanie metodą wdowieństwa, ale w moim gołębniku lecą tylko samczyki. Przez pierwsze 3 dni po locie dostają karmę Super Dietę, a potem aż do dnia koszowania dostają specjalistyczną mieszankę lotową od Marimana. Po przylocie z lotu gołębie dostają wodę z miodem, a w ciągu tygodnia przez 3 dni dostają ocet jabłkowy w wodzie. W gołębniku przez cały czas znajduje się gryt i mały pojemnik z witaminami. Ja zawsze rozpoznaję swoje gołębie, gdy siedzą na dachu, znam dobrze każdego z nich. Moje najlepsze ptaki biorę zawsze do ręki, nie boją się mnie, zawsze są ochocze do wspólnej zabawy. Przez cały dzień siedzę sobie i patrzę na gołębie. Mam teraz mnóstwo wolnego czasu. To są przedziały dla samic. Wkładam je tu do środka przed koszowaniem samców. Przebywają tutaj razem z samcami przed lotem przez 0,5 godziny. Przez cały ten czas bacznie je obserwuję i nie dopuszczam do kopulacji. Byłoby to bardzo niedobrze dla wdowców. Gdyby doszło do kopulacji, wyniki lotowe byłyby niezadowalające. Po locie moje wdowce dostają dobrą karmę i mają okazję do wspólnych igraszek z partnerkami. Po tym wszystkim robię kąpiel i rozdzielam je do osobnych gołębników. I tak co tydzień. Jeśli chodzi o moje osiągnięcia, to w czasie mojej długoletniej kariery lotowej mnóstwo razy stawałem na podium. Moje ptaki wielokrotnie zdobywały pierwsze miejsca w lotach konkursowych, a ilość wyróżnień nie ma końca. Tutaj na przykład przez 2 lata byłem mistrzem, a ponadto zwyciężyłem w belgijskim Master w Nevel. Wygrałem wtedy 1000 euro i 250 euro. Ta statuetka jest z 2008 roku, a tamta z 2009. Wywalczył ją dla mnie mój gołąb o numerze 591. Dzięki temu miałem okazję stać na podium w Brukseli w Belgii. Na tym kończymy wizytę w tym gołębniku i życzymy Leo, aby kolejne lata przyniosły mu jeszcze wiele radości w pracy z gołębiami.